Poznaliśmy już historię zmagań Zygmunta III Wazy ze swoją ojczyzną, czyli ze Szwecją. Zobaczmy, jak sobie poradził w wojnach z Rosją, bo takie też wybuchały w czasie jego panowania. Przypomnijmy sobie, 1598 rok na terenie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego pojawia się problem, dlatego że umarł wtedy Fiodor, ostatni z rodu Rurykowiczów, rodu, który rządził na Rusi od, w zasadzie można powiedzieć, początku tego państwa, czyli od X wieku. No i pojawił się problem, kto będzie kontynuował te rządy. Ten okres rywalizacji właśnie o władzę na terenie Rusi czy Rosji, bo od XVII wieku już można mówić o Rosji, nazywa się Wielką Smutą. Okres właśnie walk, okres najazdów na ten kraj przez inne państwa, między innymi przez Polskę. Okres rywalizacji politycznej, kształtowania się tutaj różnych stronnic politycznych. Ten, można powiedzieć, okres transformacji z Wielkiego Księstwa Moskiewskiego w stronę Rosji, to jest właśnie Wielka Smuta. Zaraz po śmierci Fiodora władzę objął niejaki Borys Godunow, ale to było rozwiązanie tymczasowe, rządził tylko 7 lat. No i sytuacja znowu się powtórzyła, czyli co dalej? Co dalej, kto ma teraz rządzić? I pojawił się wtedy taki człowiek, tu widzimy Borysa Godunowa. Natomiast tu się pojawił człowiek, tutaj widzimy go, który do historii przyszedł pod nazwą Dymitra Samozwańca. Dymitr Samozwaniec. Tak naprawdę facet nazywał się Grigori, Griszka, zdrobniale, Otriepiew i był przeciętnym mieszkańcem Rusi. Natomiast wpadł na taki szatański pomysł, żeby podawać się za Dymitra, syna Iwana IV Groźnego. Syna, który według powszechnej opinii i wiedzy miał już dawno temu nie żyć. Natomiast on zaczął chodzić od miejscowości do miejscowości i rozpowiadać, że on jest cudownie ocalałym synem Dymitrem, który przeżył to, czego miał nie przeżyć nikt, czyli przeżył wydarzenia, które miały go uśmiercić, został zapomniany, gdzieś tam więziony być może i nagle teraz się pojawia, jest na scenie politycznej, gotowy przejąć władzę. Nie wszyscy mu dawali wiarę, większość wiedziała, że jest to oszust, stąd nazwa Samozwaniec, że sam siebie nazwał Dymitrem, sam sobie przyznawał prawo do rządzenia Rosją. Natomiast polska szlachta zaczęła widzieć w tym człowieku pewną okazję, to znaczy nie cała szlachta, tylko konkretnie jeden polski szlachcic, Mniszech, zaczął widzieć tutaj pewną szansę polityczną. Otóż stwierdził, że jakby tak poprzeć tego człowieka, udzielić mu wsparcia militarnego i ruszyć na Moskwę, to może by się akurat udało przejąć władzę. No i ten człowiek mógłby wtedy być uzależniony od tego polskiego magnata, i w ten sposób można by przejąć nowe ziemie i władzę na terenie Rosji. Więc taki plan się zrodził w umyśle polskiego szlachcica i zaczął ten plan być realizowany. Czyli można powiedzieć, że Polska w pewien sposób na początku taki prywatny, czyli ze sprawą jednego tylko rodu szlacheckiego, zaczęła ingerować w sprawy Rosji. Później, jak się dowiesz za chwilkę, również oficjalnie polski król zaczął ingerować w sprawy Rosji, wykorzystując to zamieszanie z fałszywym Dymitrem. I ten okres w czasie Wielkiej Smuty nazywany jest Dymitriadami. Dymitriady to po prostu wyprawy fałszywego Dymitra na Moskwę w celu przejęcia władzy i te wyprawy oczywiście nie byłyby możliwe bez poparcia najpierw polskiej szlachty, a później państwa polskiego, bez wsparcia militarnego, bez udzielenia tutaj pomocy wojskowej. To są Dymitriady, czyli wyprawy wojskowe fałszywego Dymitra, za którymi stała tak naprawdę Polska. W 1604 roku bojarzy, czyli szlachta ruska, obwołała Dymitra carem. Oczywiście nie wszyscy bojarzy, część z nich obwołało Dymitra carem. Polski magnat Mniszech, tak jak powiedziałem, udzielił mu również wsparcia. To wsparcie zostało przypieczętowane małżeństwem. Tu widzimy scenę małżeństwa. Ślub Dymitra fałszywego z córką tego naszego magnata, Maryną Mniszchówną, która się prezentowała w ten sposób. No i w ten sposób też polski szlachcic liczył na to, że jako teść Dymitra
być może będzie teściem w przyszłości cara rosyjskiego, bo celem fałszywego Dmitra było właśnie przejęcie władzy w Rosji. Tutaj oczywiście rozpoznajesz herb, dwugłowy orzeł. Na pewno pamiętasz najpierw herb Cesarstwa Bizantyjskiego, a później Rosji. No ale szybko się okazało, że ten Dmitr popadł w konflikt z bojarami. Oczywiście tam nie mieli złudzeń co do tego, że to nie jest prawdziwy Dmitr. Natomiast poszło tam o podzielenie się tą władzą, o sprawy polityczne. I w wyniku tego konfliktu Dmitr został zgładzony. Odbyło się to w dosyć malowniczy sposób. Otóż ciało Dmitra zostało spalone, podeptane. Te prochy ze spalonego ciała Dmitra zostały umieszczone w armacie. Armata skierowana w stronę zachodnią, czyli w stronę Polski. I te prochy Dmitra zostały w stronę Polski wystrzelone w akompaniamencie słów wracaj skąd przybyłeś. Więc tak się skończyła kariera samozwańca Dmitra. Ale czy na pewno? Bo okazało się, że jest drugi człowiek, który wkrótce się pojawia na scenie politycznej i mówi: ja jestem Dmitrem, który przeżył to wszystko, co przed chwilą mówiłem i co widziałeś, czy widziałaś. Mogę znowu przejąć władzę w Rosji. Czyli pojawił się drugi Dmitr samozwaniec. Pojawił się drugi Dmitr samozwaniec, który po prostu podawał się za tego pierwszego. Dodatkowo jeszcze na terenie Rosji wybuchło powstanie chłopskie, którzy widząc, że no już przez jakiś czas nie ma żadnego cara, nie ma żadnego rządzącego, może jest to dobry moment, żeby obalić feudalizm, który w Rosji funkcjonował ciągle na wsi i zdobyć trochę więcej praw dla siebie, polepszyć swoją sytuację. Czyli mamy taki hałas wewnętrzny, można powiedzieć, że taki stopniowy rozpad społeczny i gospodarczy tego kraju. Drugi samozwaniec, co ciekawe, uzyskał znowu poparcie Polski, ale tym razem już nie tylko danego szlachcica, ale, tak jak powiedziałem wcześniej, naszego króla, czyli Zygmunta III Wazy, który tutaj zwietrzył szansę, żeby samemu zostać carem. Pomyślał sobie, skoro jest jakiś drugi facet, który się podaje za tego pierwszego Dmitra, to tam nieważne, czy to wariat, czy nie, ważne, że dzięki niemu nasz król mógł zdobyć tytuł cara rosyjskiego. Albo dla siebie, albo, jak później proponowano, dla swojego syna. Co ciekawe, też Maryna Mniszchówna, czyli żona pierwszego Dmitra, nie została zgładzona, została pojmana i potem sprzedana za okup, czyli wykupiona. I ta Maryna, kiedy doszło do spotkania jej z tym drugim Dmitrem, z tym drugim, który się podawał, że jest pierwszym, to ona oczywiście widząc go powiedziała: no tak, poznaję go, to jest mój mąż, to jest prawdziwy Dmitr, ten mój pierwszy poślubiony. Więc tutaj mistyfikacja na całego. Pojawił się też kontrkandydat do objęcia władzy na terenie Rosji. To był niejaki Wasyl Szujski. Wasyl Szujski, który zaczął budować swoje stronnictwo bojarów przeciwko Dmitrowi, przeciwko interwencji polskiej w Rosji. Czyli tutaj widzimy, że sytuacja była coraz bardziej skomplikowana, bo coraz więcej osób chciało przejąć władzę w Rosji. Dmitr samozwaniec numer dwa, nasz król, który na jego plecach chciał do Moskwy wjechać, no a w samej Rosji mamy Wasyla Szujskiego, który, wiedząc, że przecież Polska jest w tym czasie skonfliktowana ze Szwecją, bo mamy rok 1606-07, czyli mamy pierwszą dekadę XVII wieku, no to przecież wtedy toczyliśmy bitwy ze Szwecją. Co prawda zawarliśmy rozejm ze Szwecją, ale ten konflikt ze Szwecją ciągle uśpiony tak naprawdę był. Więc Szujski zawarł ze Szwedami sojusz przeciwko Polsce, no i w ten sposób wybuchła wojna polsko-rosyjska w 1609 roku. Czyli mamy, można powiedzieć, kolejną Dmitriadę, czyli kolejną próbę przejęcia władzy w Rosji przez Polskę dzięki poparciu właśnie dla fałszywego Dmitra. Tym razem jest to drugi Dmitr. Mamy wojnę z Rosją. Wojna z Rosją zaczyna nabierać kształtów. Rosjanie próbują tej wojny uniknąć. Proponują naszemu królowi, aby nie on objął tron Rosji, ale żeby objął jego syn, królewicz Władysław IV, ale stawiają pewien warunek. Władysław IV musi przejść na prawosławie, musi zmienić wyznanie, a pamiętasz z pewnością, że nasz król Zygmunt III Waza był bardzo gorliwym katolikiem i ani myślał o tym, żeby
na prawosławie przechodzić, a tym bardziej jego syn, żeby miał przejść na prawosławie. Druga rzecz, nasz król po prostu tak po ojcowsku, po ludzku, bał się prawdopodobnie wysłać Władysława IV do Moskwy, żeby samodzielnie rządził Rosją. Bał się go zostawić w rękach po prostu ludzi, do których zaufania nie miał i nie mógł mieć, czyli w rękach Rosjan. Bał się, że Rosjanie po prostu usuną tego Władysława, otrują, zamordują w jakiś sposób, bo tak często się zdarzało w tamtych stronach i w tamtym czasie, że tak się kończyły rządy poszczególnych władców. Powstawały spiski bojarów i po prostu to było za daleko, żeby Zygmunt III Władza mógł rzeczywiście opiekować się rządami młodego Władysława IV jako potencjalnego cara rosyjskiego. Dlatego też Zygmunt III Władza odrzucił tę propozycję i wojna stała się faktem. Najważniejszą bitwą z tejże wojny polsko-rosyjskiej jest bitwa pod Kłuszynem, która się odbyła w roku 1610. Naszym hetmanem, który prowadził nas do zwycięstwa wspaniałego w tej bitwie, był Żółkiewski. Warto zapamiętać, bo nazwisko się jeszcze będzie pojawiało. No i bitwa pod Kłuszynem to znowu wielki sukces naszego wojska, naszej husarii. 5600 husarzy, plus oczywiście jeszcze jednostki towarzyszące, starło się tam, uważaj, z ponad 20 tysiącami Rosjan plus wojsko towarzyszące, m.in. najemnicy ze Szwecji. Jeszcze raz powtórzę, 5600 kontra ponad 20 tysięcy żołnierzy. Niektóre źródła wskazują, że nawet do 300 tysięcy mogła dochodzić liczebność sił rosyjskich. I my tę bitwę wygrywamy. Nasza husaria szarżuje wielokrotnie, naciera, potem wraca, znowu się rozpędza, naciera i w ten oto sposób wygrywa bitwę pod Kłuszynem. Rosjanom nie pomogło nawet zbudowanie takich płotów, które miały zatrzymać rozpędzoną husarię. To wszystko na nic, mamy zwycięstwo i droga na Moskwę staje przed nami otworem. W wyniku tego zwycięstwa Polska rzeczywiście zajmuje Moskwę, co jest rzadką rzeczą, żeby obcokrajowcy do Moskwy weszli. Wcześniej to zrobili Tatarzy, po nas tylko Napoleon Bonaparte, z tym, że zajął Moskwę bez walki tak naprawdę. Tutaj na dole widzimy obraz pokazujący właśnie Kreml, czyli to miejsce najważniejsze politycznie w Moskwie, siedzibę władców. Na tym Kremlu przez 2 lata polska załoga jest. Po 2 latach i ciągłym braku postanowienia, kto ma być tym carem w końcu rosyjskim, czy nasz król, czy królewicz, czyli jego syn. Po tych wszystkich problemach, po fiasku tych rozmów, wybucha w Rosji antypolskie pospolite ruszenie, czyli Rosjanie się zbierają sami w sobie. Wybucha takie narodowe powstanie przeciwko Polakom. Bardzo dużą rolę odgrywa tam Kuźma Minin i niejaki Dymitrz Pożarski i dochodzi do wyrzucenia polskiej załogi właśnie z Moskwy. Następuje kapitulacja w roku 1612 tej naszej załogi właśnie w Moskwie. Rosjanie wyzwalają swoją stolicę, później wypierają nasze wojsko ze swojego kraju i obwołują ostatecznie, że carem zostaje Rosjanin Michał Romanow. Michał Romanow, 1613 rok. Michał Romanow rozpoczął rządy nowej dynastii, dynastii Romanowów. To jest dynastia, która będzie rządziła Rosją aż do rewolucji 1917 roku, więc do rewolucji lutowej. Czyli mamy tutaj rządy przez kolejnych ponad 300 lat dynastii Romanowów w ten sposób rozpoczęte. A tutaj zwróć uwagę zdjęcie pomnika, który stanął na Kremlu w Moskwie. Z inicjatywy Władimira Putina, który kilkanaście lat temu uznał, że dzień wyrzucenia właśnie polskiej załogi z Moskwy to będzie święto narodowe rosyjskie, które warto uczcić. Jest to dzień ważny dzisiaj dla Rosjan i to wydarzenie upamiętnia właśnie ten oto pomnik. Wojna toczyła się jednak dalej, jeszcze przez kilka lat i zakończyła się zawarciem rozejmu w Dywilinie. Rozejm został zawarty na 14,5 roku. No i rozejm tak naprawdę przyznawał nam zdobycze terytorialne. Polska zajęła ziemię smoleńską, siewierską i czernichowską. Czyli mamy tutaj korzyści dla nas odniesione w wyniku tych dymitriad, w wyniku wojny polsko-rosyjskiej. Wielka smuta się zakończyła tak naprawdę w roku 1613,
bo Rosjanie wyłonili w końcu cara. Natomiast wojna toczyła się do roku 1619. No i teraz zobaczmy sobie, co my zdobyliśmy. Ziemia Smoleńska. Tu mamy Smoleńsk. Zwróć uwagę, mamy tutaj zaznaczone tym kolorem właśnie jaśniejszym, troszeczkę czerwonym, te nasze zdobycze. Ziemia Smoleńska, Ziemia Czernichowska i Ziemia Siewierska. To są te trzy ziemie, które Polska uzyskała w wyniku wojny z Rosją, w wyniku dymitriad organizowanych przede wszystkim w czasie Wielkiej Smuty. Tu też widzimy trasę przemarszu naszego wojska, ataku na Moskwę i później odwrotu. Czyli te jaśniejszym kolorem ziemi zaznaczone na mapie to są te ziemie, które Polska uzyskała do roku 1619 podczas wojen z Rosją. W 1632 roku wojna z Rosją wybuchła na nowo, dlatego że w tym roku zmarł Zygmunt III Waza, nowy nasz król, jego syn Władysław IV wojnę z Rosją kontynuował. Minął też ten czas tego rozejmu zawartego w Dwilinie. Mamy tutaj oblężenie Smoleńska przez Rosjan. No i tutaj kończy się to dla nas utratą właśnie części ziemi smoleńskiej. Zawieramy ostatecznie z Rosjanami pokój w Polanowie w 1634 roku i te warunki pokoju w Polanowie mamy tutaj wypisane. Władysław IV musiał się zrzec pretensji do tronu Rosji, bo przecież ciągle po dymitriadach taka szansa istniała. Teraz już została ona przerwana. No i utraciliśmy właśnie wschodnią część ziemi smoleńskiej i ziemi siewierskiej, czyli część tych nabytków terytorialnych musieliśmy oddać Rosjanom po pokoju w Polanowie w 1634 roku za rządów Władysława IV Wazy.